Dobry wieczór. Powiem Państwu, że nie wiem, co mam powiedzieć. Drużyna patrząc na nich przed meczem, byłem pewny, że wygrają. Po prostu tak, znaczy to nie to, że coś ujmuję, tylko patrząc na ich rozgrzewkę, patrząc to, jak wyglądali w szatni, mówię, kurczę, no chłopaki są, to, że przegrywamy i jesteśmy pod ścianą, to tak naprawdę nie kalkulowali, o to prosiłem, żeby nie myśleć, co będzie, jak się, co się stanie. Wyszli na boisko i tak naprawdę przez 40 minut graliśmy, co by tu dużo powiedzieć, no graliśmy prawie idealnie, jeśli chodzi o organizację gry, wyczekanie, mądrość, spoglądanie na to, co przeciwnik gra w obronie, bo zespół z tych próbuje nas wybijać różnymi systemami obronnymi, a my jakby nie zagotowaliśmy się, spokojnie realizowaliśmy to, patrzyliśmy, co się dzieje. No i dla mnie, jako dla młodego trenera, jest to ogromne doświadczenie, że będę mógł uczestniczyć w Game 5 po 0-2 na swoim parkiecie. Zrobiliśmy coś niesamowitego, wyrównujemy na 2-2 i teraz tak naprawdę wszystko zaczyna się od początku. Mecz jest tak naprawdę, nie wiadomo, kto wygra. W tym roku Tychy wygrywają w Opolu, Opole wygrywa w Tychach, więc można powiedzieć, że faworytem są zawodnicy z Tych, więc na nas nie ma tak naprawdę żadnej presji. Więc jeszcze raz, jeszcze co do meczu, zespół z Tych też stosował dużo switchingu, było zmian, dlatego dzisiaj może tylko 15 asyst. Musieliśmy troszkę tutaj zagrać jeden na jeden, ale trafiliśmy te rzuty właśnie, które trzeba trafiać w playoffach. Takie kluczowe zagrania wyszły nam. Tutaj Dominik trafił bardzo ważną trójkę po step backu. Właśnie to są playoffy, takie rzuty trzeba trafiać. I gratuluję mu, gratuluję całemu mojemu zespołowi i również gratuluję przeciwnikom, bo to są fajne trenerskie takie szachy w niektórych momentach, a do tego zawodnicy na pewno dają z siebie wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich do Opola na mecz w środę. Dzień dobry. Na pewno to był dla nas bardzo trudny mecz. W trzecim meczu graliśmy o życie. Zostawiliśmy serce na parkiecie, daliśmy się wszystko, licząc, że wygramy ten mecz, wygraliśmy. I przed czwartym mecz, byliśmy, no wiadomo, mecz po meczu to trochę jest zmęczenie, ale wiedzieliśmy, że jak wejdziemy dobrze mecz, to ten mecz pójdzie. Mimo, że prowadziliśmy cały czas dużą ilością punktów, tam około 10, doszli nas na 2 punkty w trzeciej kwarcie, to byliśmy pewni, mieliśmy ten mecz pod kontrolą, mimo że mogli ludzie z trybun zobaczyć, że wkradła się jakaś niepewność, w naszą stronę się pomylili, po prostu czuliśmy, że konsekwentna gra w ataku, niepodpalanie się, założenia, które sobie spełniliśmy przed meczem, działają, wykonywaliśmy wszystko tak, jak należy i 2-2 jest. Idziemy do siebie, wygrywamy trzeci mecz i poglądamy dalej, kogo będziemy gościć u nas. Dobry wieczór. Gratuluję zespołowi Wigry Opole drugiego zwycięstwa na wyjeździe. Stan rywalizacji 2-2. W środę dojdzie do meczu, w którym trzeba pokazać, kto ma większe przysłowiowe jaja. Dziękuję. Cóż, wiele czynników dzisiaj się złożyło na naszą porażkę, od założeń taktycznych do naszej skuteczności. Już nieraz w tym sezonie pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który lubi sobie robić pod górkę i zawsze wychodziliśmy obronną ręką z tego i tak samo będzie tym razem na pewno. Dlatego w środę kładziemy wszystko na jedną kartę i bierzemy tą serię. Clean is good, sanitized is better.